Idź do kosza tam. Dobra. Idź do kosza. Usiądź w koszu. Cześć ludziska, ja mam dla was niespodziankę, która się śmieje, którą słychać. Chcecie zobaczyć niespodziankę, kuźma! Jest! Jest Patryk! Dzisiaj w innym stroju. Dzisiaj robi na kasie. Tak, nagrywamy TikToki McDonaldowe. Tak. Witamy was serdecznie. Witamy! I jak macie jakieś pomysły, co możemy z Patrykiem jeszcze dzisiaj ponagrywać, to Patryk jest jeszcze u mnie 50 minut, więc tak, kochani, piszcie w komentarzach, co mam jakieś z McDonaldem, jakieś pomysły, jak macie jakieś śmieszne scenki, dowcipy, tak, żarty. Pytają, czy lubi Marianę Grande. Czemu nie? Ja do niej nic nie mam. Też nic do niej nie mam. Ja do niej nic nie mam z Dawidkiem. A wy na zdalnych nie jesteście? Lekcjach? Właśnie. Ludziska. Jak tam Piotrek? Piotrek? Jaki Piotrek? Ja mam na drugie Piotrek, ale... A ja mam na żadne Piotrek. Siema, pozdrawiamy. Dzień dobry, witamy was. Hejka, co tam? Zaraz będą pytania, czy jesteśmy razem, znając życie. Tak. No jesteś, a nie widać, że jesteśmy razem? W jednym pomieszczeniu? Witamy. Witamy serdecznie. Ludziska, macie nam pisać pomysły, na jakie TikToki mamy nagrywać. Dzisiaj jeszcze, bo Patryk jest przebrany w strój... Dzisiaj McDonald's. McDonald's dzisiaj jest grany, więc tak. dzisiaj na naszych... pozdrawiam dla Dawidka, dziękujemy. Pozdrawiamy. Więc dzisiaj na naszych profilach będą filmy pojawiać się z logo... Zguta. Wchodzimy na Zgutę, kochani, będą naprawdę fajne filmy. Na Zgucie to oni są. Wchodzimy tak, na... ale później, jak będzie... Tak. Będą, tak, dzisiaj tak już miałaś premierę, prawda? Tak, już miałam premierę, Patryk też miał swoją premierę na Patryk Janas Official. Tak. A i w ogóle musimy zachęcić ich, żeby oglądali nasze profile na Instagramie. Zapraszamy. Zguta na Instagramie. I Deep Dance. Deep Dance Official. Ale jak wpiszesz Patryk Janas, to też znajdziecie Patryka. Patryk Janas, dziękuję. Także tak, wchodźcie na nasze Insta i oglądajcie Rodzinny Interes o 17. Kocham Patryka. O, też cię kocham. Laura. Też cię kocham, Laura. Takie wyznanie miłości tutaj na żywo. O kurcze, kocham was. Skąd ten strój? Czy możemy zdradzić? Słuchajcie, my mamy wspaniałych fanów Rodzinnego Interesu i znajomych, którzy wiedzą, że mamy szalone pomysły i lubimy nagrywać. I nam udostępniają różne gadżety. Jeżeli są wśród was osoby pracujące w Orlenie, to chętnie przygarniemy Polar. Szukamy wypożyczymy. Albo koszulkę. Wypożyczymy. To nie jest tak, że my coś chcemy za darmo, bo my raczej nie jesteśmy sępami. Tak. Odwdzięczymy się. Dzisiaj na przykład pan z taksówki, pamiętasz nazwę? Tak, pan, czekaj, to była korporacja. Mam nagrane. Jejku, zapomniałem, ale taki sympatyczny pan. Słuchajcie, wejdźcie na naszego Instagrama. My później wrzucimy filmiki z podziękowaniem dla tego pana, bo my nie mieliśmy, pojechaliśmy z Patrykiem pod McDonalda i nie miał nas to nagrać. No właśnie. I Patryk podszedł do pana w taksówce i powiedział: panie, pan akurat jadł hamburgera. Smacznego. Był cały w majonezie, a Patryk mówi: czy mógłby pan nas nagrać teraz? A pan... Odłożył tę kanapkę. A my mówimy: nie, śmiejemy się, jak pan zje. O, to dziękuję, że chociaż dacie mi zjeść. I pan nagrał nam. Tak. Czy Ela serio jest w ciąży? Znaczy, badania nie robiliśmy, no, nie. Więc ja nie wiem, jaki jest status brzucha Eli, ale chyba nie, prawda? Chyba nie. Udawaj poród. Nie, poród? Słuchajcie, my nie chcemy takich zderzeństw tutaj wam pokazywać. My jesteśmy na żywo tutaj i my się... Hejka, Dawidek. Hejka, mój hejka. Ulubiony serial i aktorzy, cudownie. Cieszymy A w ogóle się. W przyszłym tygodniu to może zrobimy tak, że przyjedzie tu też Bronisław Majcherek. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. No, bo Katarzyna Taracińska też powiedziała, że do mnie wpadnie w tygodniu. To może to i Kasia będzie? O, to zrobimy to tutaj, słuchajcie, sobie może taki trening, bo tutaj mam bieżnię, pokazywałam wam. Chłopaki będą wyciskać, a my będziemy biegać tutaj się prężyć. Tak. Możemy tak zrobić, słuchajcie. No. Nie? Witam, siema. Siemano. Kochamy was, kochamy. My też kochamy. Oglądajcie Rodzinny Interes. Powtórki są o 9. Widzieli, że są powtórki o 9? Wznowili. O 9 rano, tak. Wznowili powtórki. 5, 9 rano i 16 i 17. Tak. Kochani, codziennie. I od dzisiaj telewizja Puls w cyfrowym Polsacie zmienia. Tak. I u mnie było zawsze na 157 kanale, a teraz będzie na 57. Ładnie. Bądź 9. No, u mnie na Instagramie jest wszystko, ludzie. Super, fajnie. Tak. Dres z AliExpress, tak? Bo ja im opowiadam, tak, że ja tam się ubieram, tak. Więc tak. Kochamy was super, bardzo jest nam miło. Bardzo nam miło.
Patryk się buja w koszu. Ja powiedziałam, Patryk, siadaj i bujaj się. Tak mi powiedziałam i się buja. A jest taka piosenka, bujaj się. No ja znam. Ja znam, ponieważ ja nawet zrobiłam TikToka pod tą piosenkę. Bujaj się, nie zobaczysz więcej mnie. Bujaj się, tak bez końca. I ja a to też. After party, tak. After party. A chcesz włączyć, tak? Czekaj, nie, bo chcę zobaczyć, czy to jest, bo jeszcze jest inna. Ale spokojnie, jesteśmy cały czas tutaj. Tak, jesteśmy na żywo tutaj z wami. Bardzo jest na miłość. Siema Dawid, witają cię, Dawidzie. A to znasz? Do tego robi nie, to, nie, tak? No. To musimy zrobić, no, musimy zrobić. A może włącz swoją piosenkę Wpadnij na kawę? Dobra. Bo Dawid do mnie wpadł na tylko kawę. Nie ma na TikToku właśnie, chyba, wiesz? Ale akurat. To trzeba, ale wiesz, że to ty możesz ją wrzucić. Później ci powiem. No, oj, to fajnie. Patryk ma jedną z moich ulubionych piosenek, bo ja jestem kawoszem. I jak Dawid do mnie przyjechał, to ja mu zaśpiewałam właśnie fragment jego piosenki Wpadnij na kawę. Jest na YouTubie, możecie tak sobie obejrzeć. Wpadnij na kawę, zostań do końca. Jak woda w buczeku, musisz być gorąca. Tak. Wpiszcie sobie w pani na kawę. I co bym pytania ciągle, jest Ela w ciąży? Prywatnie nie, prawda? Prywatnie chyba nie, my tego chyba nie wiemy tak dokładnie. Nie robiliśmy badania ginekologicznego. Na COVID robiliśmy. Dlatego nie musimy mieć, nie mamy COVID-a, jesteśmy zdrowi. Dlatego nie mamy maseczek, tak, możemy się całować i tulić. Tak, nie ma, tak. W ogóle bez problemu, nie? Wieczór panieński. Dawid ma kostium. A, że masz kostium. No, aha. Panieński. Nie, na panieński to ja mam strażaka. Na panieński to bez koszulki. Dzisiaj jestem McDonald's. Dzisiaj ale... grzecznie. Dzisiaj z jedynie. Panieński. Ale nie przeklinaj, to strażak. A czy nie, to jest takie powiedziałem. Wiesz. Nie, ale zablokują nas zaraz tutaj ten. Panieński, młodzież. Nie, na panieński strażak. A na kawalerski tak. McDonald's. Tak, bo dzisiaj on też tańczy Dawidzio nasz na kawalerski. Tak. Możecie go zamówić, tylko jest bardzo drogi. Jest tak drogi, że. Tak. Że szok. Niech kolega się sprawdzi, to się dowiemy. Jak sprawdzić? Nie wiemy. Kocham tych ludzi, ale czasami jest grafomania tam tutaj też. To Dawid, tak. Dawid. We własnej osobie. Ty ich mylisz, bo ty jesteś w tej czapce. Tak, i oni myślą, że to jakiś gość zrobił mi dostawę McDonalda i po prostu został. Nie, to jest po pierwsze Dawidzie Dawid nasz. W stroju McDonald's. Dawid Rączka. Tak, Dawid Rączkowski. Tak, jest z nami. Dawid Szybka, Sprawna Rączka. Tak. Nie to, żebym coś o tym wiedziała, ale tak mówią na mieście. Tak mówią. Pozdrawiamy wszystkich gagatków, którzy są z nami. Naprawdę wszystkich. My jesteśmy nawet trochę do siebie podobni, nie wiem czy widzicie. No. To jest tak sama taka południowa właśnie uroda. I tak. Rodzina. Tak, jesteśmy rodziną. Zaraz popuścimy plotę i na pudełku tak, będzie, tak. Że Dawid, Patryk, Janas i Marta Zgutczyńska to rodzina. Tak. Nie jesteśmy na planie. Jesteśmy u mnie w domu jesteśmy, i tak. Nagrywaliśmy parę TikToków i jeszcze jednego musimy, tylko czekamy aż puenta nam wpadnie do głowy. Ale nie możemy wam powiedzieć o czym, żebyście nie podchwycili tego dobrego pomysłu i sami nie nagrali. Musicie oglądać. Musicie. Wejdźcie, słuchajcie, na profil Patryka, Patryk Janas, oficjal. I Patryk też już dzisiaj wrzucił jednego TikToka z McDonald'sem i ja też. Czy państwo grali w telewizji? Tak, jest taki serial, tak, Rodzinny Interes i między innymi tam można nas oglądać nawet codziennie. Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy. Jest nas ponad 80 osób, jest nam bardzo miło, jesteście razem. Wiedziałam, że to pytanie w końcu padnie. Tak, jesteśmy, to jest, ten pokój ma 32 metry kwadratowe i jesteśmy w nim razem, tak. Cieszę się, że oglądacie. Fajni są, nie? Ale fajni są ci ludzie. Słuchajcie, kto jeszcze nie obserwuje Patryka, to ty już masz tą stówę obserwujących? Już masz. Mam, dzisiaj akurat 100 tysięcy właśnie. Tak, pierwszy, pięknie. Tak. To wbijajcie do Patryka Janasa, żeby miał więcej. Tak, słuchajcie. Dzisiaj 100 tysięcy. Tak, dzisiaj ma 100 tysięcy. To jest jego profil. Tam możecie wbijać. I jest u mnie też na filmikach, więc możecie tam też poznajdywać aktorów. Poznajdować aktorów z Rodzinnego Interesu. Kocham was oglądać. Super. Możecie, kochani, udostępniać tego live'a right here and right now, żeby nas było więcej. Udostępniamy. 3, 2, 1. Akcja. Udostępniamy tego live'a. I zrobimy z Dawidkiem, jak będzie nas ponad stówę, zaraz jakiś szybciutki konkursik. Już wbijam, pisze Zuza 30. No super! Ja im nas więcej, tym weselej. Szczerze wolę was niż Lombard. Słuchajcie, my się z nikim też nie ścigamy, bo my generalnie lubimy naszych kolegów z Lombardu. Patrz, jacy są mili. Udostępniają, poprosiliśmy. Ale mają dla nas dobre serce. Sweet. Fajni są. Naprawdę, powiem ci szczerze, że mam obserwujących fajnych. Rzadko się zdarza niefajne. To są raczej fajni ludzie. A Lombard, a propos Lombardu, lubimy Lombard, tak? Bo to jest nasz serial też, Telewizja Puls. Taki serial matki naszej, tak. Ale kochani, też miło, że oglądacie nas.
Tak. Dzisiaj kolejny odcinek, tak? 17 i 16. Tak. Czy będą nowe zdjęcia rodzinnego interesu? My Wam nie możemy mówić o piątym sezonie, natomiast w telewizji teraz leci nowy czwarty sezon. Jeszcze do połowy co najmniej maja będą nowe odcinki, dlatego bardzo serdecznie Was zapraszamy. Mamy ponad stówę. Wow, to o tej porze. Tak, i to o tej porze, gdzie są lekcje zdalne, to nie jest łatwe. Kochani, wyłączam, znaczy nie namawiam Was do złego. Lekcja ale jest ja ważna. Ja bym odpoczął od... Jeżeli macie przerwę, zapraszamy, zostańcie z nami jeszcze chwilkę. Jeszcze tak z 10 minut tak będziemy mogli z Wami tutaj być, bo później jeszcze czeka nas nagrywanie filmików i inne akcje, ale jest Was ponad 100, więc bardzo Wam dziękujemy i zaraz zrobimy konkurs, bo ja robię konkurs, na, wiesz co tutaj się dzieje. Jak dobijemy do 150 osób, to robimy konkurs, tak? Nie no, to robimy drugi konkurs. Pani jest 114, dawajcie, udostępniamy. Dawaj. Bronek, Ty też. Jak Bronek. TikTok nie słyszy Was! No. A w ogóle jaja są, a co Bronek robi, bo może zadzwoń do niego, bo może on czekaj, się z nami zadzwonimy połączy. Zadzwonimy do Bronka, bo może Bronek się z nami połączy na live'ie, być. Pan Bronek jest zawsze chętny na live'a. Bronek jest pierwszy do takich akcji. Dzwonimy do Bronka. Tak, na razie odrzucam połączenie od Was, Dzwonimy do Bronka. Na głośnik bierzesz? Tak. Co powie Bronek? Ja się odezwę. Halo? Przepraszam Pana, bo ja znalazłam ten telefon komórkowy i tutaj był Pan wpisany jako przyjaciel i tak właśnie dzwonię. Czyj to jest telefon? To jest telefon Patryka, Patryka Janasa, Dawideka. Gdzie Pani znalazła ten telefon? Wie Pan co to? Ja znalazłam na targówku na Majorki. No tak, on tam mieszka niedaleko. Jak się możemy umówić, żebym ja mógł odebrać i mu przekazać ten telefon? No wie pan, a ja coś kojarzę pana głos. Pan nie jest aktorem? Tak jest. Ojej, a z kim mam przyjemność? Z Romanem Szczebleskim. Ja, wie pan, jeżeli pani kojarzy serial Rodzinny Interes, to może pani by się wiedziała. Ojej, to jest mój ulubiony serial! Pan Bronek? Wie pani co, może zróbmy w ten sposób. Proszę zatrzymać ten telefon. Ja sobie tam przyjadę na te dalekie Młociny i odbiorę ten telefon. I skoro tam pani go ma, to proszę go przytrzymać. A wie pan co? Przepraszam, a ma pan teraz chwilkę czasu? Jakby pan, bo wiem, że Marta Zgutczyńska i Patryk Janas prowadzą teraz live na TikToku. Jakby pan mógł się zbić. Ja się posikałam. Kręciliśmy Bronek. Bronek! Jesteś na żywo! Jesteś na żywo na live! Zrobiłeś nam dzień! Szukamy! To ja wam zaraz zrobię małą niespodziankę w takim razie. Czekamy! Ale słuchajcie, Bronek podbił. Bronek, ja tego live'a zapiszę, to są jaja. Bronek podbił nam oglądalność do 165 kochani, ludzi na live. Dobijamy do 200. Słyszeliście to? Bronek się wkręcił. Ale jak? Bronisław Majcherek pewnie zaraz do nas zadzwoni tutaj. Ojej. Bronek się wkręcił, ale ja myślałam, że on mnie od razu pozna po głosie, wiesz? Ale nie poznał, widzisz, jak jest... On mnie nie poznał, słuchajcie, widzieliście, to było na żywo, dzieciaki się śmieją. Nic nie jest udawane, kochani, to wszystko było teraz. Wszystko było teraz, spontaniczny żart. Prostu jestem w szoku. Ja to zapiszę, ja z tego zrobię po prostu jakiś osobny filmik, osobnego TikToka. Po prostu szok. Więc kto był z nami i słyszał rozmowę spontaniczną z Bronkiem, to pewnie znając życie Bronuś zaraz się tutaj z nami połączy. Dzień dobry, witamy wszystkich. Witamy. Bardzo jest nam miło. Nie masz psychy dać mu z liścia. Dlaczego mam dać? Taki ładny jest, taki jest dobry. No co wy? Nie podpuszczajcie, bo mnie jeszcze to będzie kusić. Oj, Bronek się zrewanżuje. Coś czuję, że... Ale powiem ci, że ja nie miałam zamiaru go wkręcić. No. Tylko jak on odebrał, tak sobie pomyślałam... Ja byłam w szoku. Ja też byłam w szoku. Ja byłam przekonana, że on po prostu się... No.
Nie da się, nie da wkręcić. Ja też, no. Że on pozna. Jeszcze raz chodził wkręcić. Wiesz, poza tym mało tego, ja wydawało mi się, że się śmieje, że to już daje, no. Wiesz. Ale jaki dobry, ale słuchajcie, jaki dobry przyjaciel, no. Który chciał jechać gdzie, żeby tylko ratować Patryka, tak. Telefon. No cudowne, no, ma serce. Zobacz, mamy ponad 200 osób o tej kurczę, porze. Dobry człowiek. Dobry człowiek. Dobry człowiek Roman. Zaraz zobaczymy, czy do nas zadzwoni, czy będzie miał psychę, żeby się połączyć z nami na TikToku, tylko on pewnie musi się gdzieś zatrzymać, bo z tego co słyszałam, to chyba jechał autem, nie? Chyba tak, tak mi się wydaje. No ja to muszę popić. Ty masz jeszcze tą kawę? Ja już piłem, dziękuję. Jak chcesz, to ja ci jeszcze zaraz zrobię. Nie, dziękuję. Kawkę, herbatkę, tutaj wiesz, jest full wypas u Zguty. Kurczę, ale żeś wkręciła go naprawdę, mistrzostwo. Szok. Jestem w szoku. Ale co, nie dzwoni? Co on tutaj... Tutaj dzwonią kto, wy dzwonicie, ale słuchajcie... Pana broni. Yes! Roman, zobacz. Słuchajcie, dobrze. I teraz uważajcie, teraz uważajcie, teraz ja was wkręcę. Uwaga, uwaga. Słuchajcie, nie chciałem wam powiedzieć, że jestem we Wrocławiu, ponieważ załapałem się, to jest tajemnica, co prawda, ale wam mogę zdradzić. Dobra. Jest z nami prawie 200 osób, więc uważaj, 200 osób jest na live. 200 osób jest na live. Słuchajcie, dostałem się do... zaproponowali mi rolę w Lombardzie, stałą rolę. I właśnie w tej chwili... Witam. Halo. O, dzień dobry! Z Jukiem w tej chwili właśnie przegadujemy sceny, bo zaraz wchodzimy i będziemy robili tutaj te... Bo na planie jest siódmy, no to weźmy tak. Do samochodu i w samochodzie sobie powtórzymy. No. Słuchajcie, panowie, podbiliście nam tutaj live'a na 250 osób, prawie z nami jest, dzięki wam. Lombard i rodzinny interes. No, proszę, no. Po prostu my wchodzimy i zamiatamy. Tak, tu widzimy Ziutka, to jest Zgutka, a nie jaka. Wsiątamy? No nie, no nie. Ale po kimś. Ale jaja, chłopaki, super. Ale no, tak naprawdę to jesteście chyba gdzieś blisko, bo mi serce tak bije, że chyba jesteście blisko. Słuchaj, my za chwileczkę na kawę do ciebie wpadniemy chyba. To zapraszamy. A dalej. Adres znasz. Jak coś, to ci Patryk wyśle SMS-em. Widzicie, to nie tylko wy żeście mogli mnie wkręcić, aczkolwiek ja dopiero się zorientowałem po następnych paru twoich słowach, że to jesteś ty, więc no już zacząłem brnąć, tak żebyście byli szczęśliwi. Ja nie mogłam wytrzymać ze śmiechu, nie, że ty się dajesz kręcić, ale powiedzieliśmy wszystkim, że to dobrze o tobie świadczy, żebyś pojechał po telefon jak prawdziwy przyjaciel, więc w ogóle super. No, dzięki Roman. Ostatecznie wiesz, no pierwszą rzeczą zapytałem, gdzie znalazła. Jak powiedziała, że na Targówku, no to już mówię sobie, no faktycznie, by Patryk mieszka gdzieś tam na Targówku, to mógł, tam. Ale nie zdradzajmy więcej. Nie, ale Targówek jest wielki, no o co chodzi. Tak jak mówimy, jak my mówimy z Heniem, że mieszkamy na Mokotowie. Tak, na górnym Mokotowie. Starym Mokotowie. Tak. Starym. Super. Słuchajcie, co tam u was słychać? Poczekajcie. Dajcie dojść do słowa Ziutkowi. Ziutek, dwa słowa dla fanów Marty. I waszych fanów. Wszyscy, rodzinnego i samo to, no to moje słowa, no to w ogóle nic nie znaczą, no tylko można spojrzeć w ekran i już wiadomo. No, widzisz. Piszą Ziutek najlepszy, wszyscy tu piszą, Ziutek super, pozdrowienia. Ja również pozdrawiam. No widzicie, także, super. My żeśmy z Ziutkiem żeśmy wczoraj tyrali, nie? Tyrali. Ciężko, znaczy Ziutek tyrał, a ja się opieprzałem za przeproszeniem, nie? A dzisiaj? Już są pytania, czy pan Ziutek ma TikToka? Ziutek nie ma TikToka, założymy mu TikToka. Koniecznie, bo to już pani pytają. No pięknie. No to co? No. Słuchajcie, bawcie się dobrze, my do dalszych idziemy zajęć swoich, nie, bo musimy się tekstu uczyć. Dobrze, uczcie się. I prawda, to,
I no i do zobaczenia na najbliższym. Do zobaczenia. Dziękujemy, papa. No to takie jaja. Ale słuchajcie, dobiliście do 100, dobiliście do 150 i dobiliście do 200. Czyli musimy zrobić wam, zanim się rozłączymy, 3 konkursy. I to okay. Polega na tym, że powiesz jakieś słowo, pomyśl sobie o takim słowie nietrudnym. Mhm. Będzie konkurs na słowo, na emotki 2, dobra? Mhm. Więc teraz uwaga, kto chce wziąć udział w konkursie, udostępniamy tego live'a. I za minutkę Patryk powie jakieś słowo. Ja odliczę 3, 2, 1. Ty powiesz to konkretne słowo. Dobra. I pierwsza osoba, która napisze to słowo, no wiadomo, wygrywa tutaj w moim konkursie. Spamik tak zwany. Dobra. Wejdę na jego profil i polubię. Udostępniamy. I chwilę. Udostępniam. Tak. Ty nie chcesz pić? Nie, dziękuję, Marta. Już jest. Naprawdę? Tak. Mam to słowo już. Masz to słowo. Czekamy jeszcze. Superancko. W takim razie... Uwaga, uwaga, 10 sekund do konkursu. Trzymajcie ręce na klawiaturze bądź gdzie macie ochotę, ale napiszcie. Uwaga, będzie słowo 3, 2, 1. McDonald's. McDonald's. Trudne, bo jest McDonald's. McDonald's. Kto pierwszy napisze McDonald's? Ja robię screena tej osobie. I ją po live'ie, nie MC, nie, jest McDonald's, jest pierwsza osoba, Kornelia Brzej 111, byłaś druga, Ania jest pierwsza, Ania. Ania z, ale Kornelia byłaś bardzo, bardzo, bardzo blisko, więc może w drugim konkursie ci się uda, Ania wygrała. Teraz będzie konkurs na emotkę. Patryku, powiedz jakąś emotkę. A jakie mam do wyboru? Masz do wyboru, nie wiem, małpki z zakrytymi oczami, uśmiechy. Dobra, już wiem. Wszystkie emotki, jakie kojarzysz z telefonu. Dobra. Uwaga, 3, 4, będzie emotka, którą powie Dawid, dajemy. 3, 4. Serduszko. Po prostu serduszko, obojętnie w jakim kolorze, kto pierwszy wyśle serduszko, ten wygrywa konkurs na emotkę. A ja już robię screena tej osobie, która... Kto będzie pierwszy? Kto będzie pierwszy? Są emocje jak na grzybach. Uwaga, kto będzie pierwszy? Małpka, nie? Jest serduszko. Snake, coś tam 19. Dobra, mamy. I trzeci konkurs, czyli ostatni, to jest na kolory serc. Mhm. Kiedy powiem 3, 2, 1, 0, Patryk mówi kolory serc. Dobrze. Uwaga, szybciutko, szybciutko, już jesteśmy w głowie, mamy inny konkurs. Uwaga, poczekajcie, poczekajcie. Halo, halo, tamten konkurs zakończony. Uwaga, 3, 2, 1. Zielone. Zielone serca. Od teraz, kto pierwszy wyśle zielone serce, wygrywa. Wygrywa. Pan Bronek się rozłączył i wrócił już do swoich obowiązków. Zielone serca. Zielone serca. Jest mam. Nela, Daisy. Uwaga, robię screena. W ten sposób zapisuję tutaj te osoby. Słuchajcie, aż żal się rozstać, bo 135 no. osób. Skoro jest was tak dużo, zapraszamy was na nasze profile. Na Instagramie Patryk Janas. Na Instagramie Zguta Podłoga. Znajdziecie nas dla chcącego nic stronnego. Zguta Podłoga, Patryk Janas na Instagramie zapraszamy. Na nasze profile, w ogóle też właśnie na profil Patryka Janas.